Witam, z tej strony Maxim1980. Z racji tego, że dużo ludzi pyta mnie o teraźniejszą kolekcję, co się u mnie w grach zmieniło, także ja wam może zademonstruję zaktualizowaną listę na koniec września 2011. Zaznaczam z góry, że nie mam wszystkiego w domu, bo w tej chwili mam Hypnoxowi pożyczyłem kilka gier, między innymi Street Fighter 4, Demon's Souls, dlatego chwilowa przerwa w robieniu poradników do Demon's Souls, Gran Turismo 5 i Final Fantasy 13, to ma Hypnox. No i zacznę jeszcze tutaj od gier w dystrybucji cyfrowej, które posiadam, czyli Angry Birds, Vandal Hearts, Flame of Judgments, Dungeon Hunter Alliance, Infamous, Super Stardust HD, Vibolt HD, Dead Nation i Arctic Adventures Polar Puzzle, taka popierdółka. No i teraz pokażę wam pudełkowego to, co mam w domu w tej chwili, co się u mnie zmieniło. Po kolei będę leciał. Zacznijmy może od najstarszego tytułu. Jak wiecie, ja nie jestem fanem piłki nożnej. FIFA 09 w zupełności mi starczy od czasu do czasu, jeżeli ktoś przyjdzie i ma ochotę na piłkę nożną, także coś takiego trzymam na półce dla znajomych. NBA Jam. Jak widzieliście w moich filmikach, taka ni to koszykówka, ale nastawiona bardzo na arcade, więc zbytnio z koszykówką nie ma zbyt dużo wspólnego. Mi już się troszkę znudziła, także jak będziecie chcieli na Game Trade lub na YouTube, na private message piszcie, jeżeli byście chcieli się wymienić lub kupić ten tytuł. No i lecimy po kolei. Te dwie nieszczęsne jeszcze chodzą, ale staram się ich w tej chwili nie wkładać do konsoli, może będę wiercił te otworki w tych płytach. To jest Star The Party, bardzo fajna gra imprezowa, widzieliście u mnie to na filmikach, i DJ Hero 1. DJ Hero 2, gra muzyczna bardzo fajna. No i lecimy dalej, Lost Planet 2. Jak widzieliście wideo recenzji, ja bardzo chwaliłem tą grę, mnie ona bardzo się podoba, niestety tylko i wyłącznie ze znajomymi, bo w singlu siada, można powiedzieć, ale szacun dla Capcomu. Wiem, że zdania są podzielone, ale dla mnie naprawdę rewelka, ona... Tylko jak załatwicie skądś tą gierkę, to się nie zrażajcie, bo ona się rozkręca jak lokomotywa, czyli na początku jest dość wolno, ale im dalej, tym lepiej, także ja polecam cały sobie ten tytuł przejść. Starutka gra Ratchet & Clank Quest for Beauty, taka platformówka, bardzo krótka. Little Big Planet, moim zdaniem must have. Nie muszę jej przedstawiać tej gry za bardzo, jak wiecie, bardzo dużo planszy jest zrobionych, bardzo fajny fan daje. W tej chwili jest dwójka, ale mi jedynka w zupełności wystarczy od czasu do czasu. Killzone, klasyka. Bardzo fajna gra, można ją kupić strasznie tanio w tej chwili, całkowicie spolszczona. Fajny singiel, bardzo, bardzo miło się w niego grało. W multi też bardzo w porządku się gra, w odróżnieniu od trójki, gdzie trójka naprawdę jest taka dość chaotyczna, także tam się idzie w trójce pogubić, bo nie ma możliwości, tam po prostu wszyscy od początku mają wszystko powłączane. Tutaj Wolfenstein, ja się nastawiałem na takiego standardowego FPS-a, ale powiem szczerze, jest to taki bardziej w oldschoolowym stylu FPS. Tam mamy dość dużo łażenia, dużo gdzieś tam musimy czegoś szukać. Bardzo fajny patent jest z wykorzystaniem takiego medalionu, gdzie spowolniamy czas lub odkrywamy różne inne poukrywane przejścia. Ogólnie fajnie, fajna gra. Tekken 6, bijatyka, no tej gry nie muszę przedstawiać nikomu. Ja mogę ją wymienić, jeżeli ktoś ma ochotę, także na Game Trade zapraszam. Tylko piszcie na private message, bo nie mam jej zaznaczonej do wymiany, bo w tej chwili ją tak trzymam od czasu do czasu, jak jakiś znajomy wpadnie. Far Cry 2, stara gierka. Trzymam ją cały czas, żeby przejść tego singla, bo tam multi jest beznadziejny. Tam dość słaby, dużo bugów i w ogóle, ale singiel jest dość duży, mi się podoba takie połączenie właśnie FPS-a z grą Sandbox, także tam są dość duże tereny, lubię tego typu rzeczy. Grand Theft Auto, też klasyka, standardowe wydanie platinowe, platinum. Powiem szczerze, za cholerę nie umie się zebrać, żeby ją przejść, gdzieś tam ruszyłem z 2-3 godziny z fabułą, ale tak naprawdę dziwne i śmieszne może, że po takim czasie jeszcze jej nie przelazłem.
Red Dead Redemption, tytuł, który nie muszę też przedstawiać, hicior, gra roku, bardzo rozbudowana, bardzo fajna, bardzo fajny sandbox, w fajnym klimacie Dzikiego Zachodu, praktycznie można powiedzieć ma monopol, bo tutaj nie liczę tych FPS-ów z Techlandu, to jest całkiem inna gra i całkiem inna półka cenowa i jakościowa. Just Cause, też ruszyłem kilka godzin, gra mnie oczarowała, gra jest bardzo wielka, jak widzieliście tam na tym 15 minut z. Jest tu naprawdę multum treści zawartych w tej grze, jest naprawdę co robić na długie, długie, długie godziny, też jeszcze nie przelazłem, gdzieś tam czeka na swoją kolej. Jak wiecie, sandboxy wymagają czasu. Ja w tej chwili robiłem tam jak najwięcej 15-minutówek, żeby wam to wszystko pokazać. Caden Lynch, Dog Days 2. Bardzo fajna od strony audio wizualnej. Troszkę gorzej ze sterowaniem, trochę bugów tutaj mamy. Mamy trochę dziwny multiplayer, tam są trzy takie tryby. Z tym, że nie wiem czemu wszyscy grają w jednym trybie. Chciałem popróbować inne tryby, niestety nie ma graczy. Ale dość ciekawy tytuł, dość klimatyczny. Będę się starał go przejść i zrobić wam z niego wideo recenzję. Co my tu dalej mamy? Fear 2. Fear 2, jak znacie Feara 1 plus dodatek, no w tej chwili jest nawet i 3. Dość solidny FPS, z tym, że jest trochę brak płynności, jeżeli chodzi o konsolę Sony, tam widać, że tam coś nie tak jest trochę z tymi klatkami, nie jest to wszystkie takie, wszystko takie idealne, płynnie. Powiem szczerze, Fear nigdy mnie nie straszył. To już bardziej z FPS-ów, które dla mnie miały o wiele większy klimat, był Stalker na PC-cie. Mimo nienastawienia horrorowego, tam czułem większe zaszczucie, w Fearze jednak nigdy tego nie było. Jako ciekawostka, tutaj multi kompletnie nikt nie gra, nie wiem, będę musiał z kimś pogadać, kto ma Feara 2, umówić się na jakąś godzinę w kilka osób, żeby pograć po multi i właśnie pokazać wam gameplay z multiplayera, bo chciałem wam to zrobić, no ale niestety nie ma ludzi, którzy grają w ten tytuł, także jeżeli macie zamiar coś takiego kupić, to wiedzcie, że w multiplayera ciężko wam będzie pograć. No tu też standardowo gierka Call of Duty Modern Warfare 2. Mnie się bardzo podobała, znacznie długo czasu temu gdzieś tam poprzechodziłem ją na PC-cie. W tej chwili męczę ją na Playu 3. Jak wiecie, single dość krótki, ale naprawdę treściwy. Znaczy nie chodzi nawet o fabułę, bo tam ta fabuła nie jest jakaś związła i nie trzyma się kupy i dupy. Jest to taki zlepek. Ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o same wrażenia z gry, ta filmowość bardzo mi się podoba. Bardzo dobre multi nastawione na akcję. Tam praktycznie za wszystko coś dostajemy. Tam mamy multum jakichś tam trofeów, tego typu rzeczy. Multum odblokowanych, tam perków, innych cudów. Grę bardzo polecam. Ja mam akurat ją w wersji angielskiej, ale też jest w wersji polskiej. Jest to dobry tytuł. Jak już jestem przy Call of Duty, jeszcze mam, zapomniałem, pożyczone u znajomego mojego Battlefielda 2. Swoją drogą też bardzo fajny tytuł. Tutaj mam NBA 2K10. Męczę sobie tam ten tryb My Player, bardzo mi się gra podoba. Gra jest na bardzo długo, bo tam zanim w tym My Player tam przejdziemy te kilka sezonów, to minie dość długo, długo czasu, a jeszcze po trybie My Player będzie mnie czekać, bo będę chciał sobie pograć jakimś tam zespołem normalnie w trybie sezonowym, więc też dość dużo czasu, mimo tego, że gra jest stara, jest naprawdę ładna graficznie, ma fajną animację. Szczerze pograłem wczoraj w demko NBA 2K12 i nie wiem, może ja jestem jakiś dziwny, może ja jestem jakiś chory, ale o wiele bardziej mi się podoba 2K10 od 2K12. Tam jakoś nie czułem tego wszystkiego. No szkoda, że serwery nie działają, bo tutaj też w multi sobie nie pogracie już na tym tytule. Co my tam mamy dalej? Sport Champions. Ten tytuł widzieliście w ostatniej wideo recenzji ode mnie, takie dość króciutkie z racji tego, że tam czas mnie gonił. Ciężko dość pokazać to wszystko. Bardzo fajny tytuł, namuwa, moim zdaniem must have namuwa, pokazujący możliwości tego muwa, czułość i precyzję. Także tutaj można grać całą rodzinką, bo są gry takie typowo naprawdę na ruch, gdzie można się spocić, gdzie kumpel tam przyszedł do mnie w ping-ponga pograć. Na początku sceptycznie, bo to co to tam muwem będzie wymachiwać, to na pewno będzie jakaś pierdoła. A tak naprawdę tak mu się spodobało, że grał 3 godziny non-stop i na drugi dzień miał zakwasy. Także bardzo dobry tytuł.
Oczywiście tam mamy też dyscyplinę takie dla starszych osób, tam gra w bóle czy coś w tym stylu. Tutaj mam Get Fit Win Melby, wiem, że tytuł taki casualowy. Ja zostawiam dla mojej kobiety, po ciąży będzie miała co robić, żeby schudnąć, zrzucić co nieco. Powiem szczerze, dość fajnie zrobione, tylko tak naprawdę trzeba mieć swoją motywację i trzeba samemu chcieć ćwiczyć, bo ten program nie za bardzo nas kontroluje o poprawność ćwiczeń. Także my sami się musimy trzymać, żeby wykonywać to wszystko dobrze. Tytuł skierowany bardziej dla kobiet, tak jak widzieliście w 15-minutówce, bo jest to związane z tańcem, jakieś tam ruchy typu cha-cha-cha. No, nie za bardzo facet się będzie dobrze czuł w tej odsłonie. Bardziej bym polecał z tego typu gier EA Sport Active 2. Tutaj w tej chwili Fight Night Round 4, ja tą gierkę kilkakrotnie już miałem, za każdym razem co ją miałem, obstawiałem ją na później. Z racji tego, że mi się trójka bardzo podobała na PSP, całą tam gdzieś siekłem, bardzo długo grałem. Niestety w tej chwili, znaczy załatwiłem sobie ją i znowu trafiła na półkę, będzie czekać na swoją kolej, bo w tej chwili mam w co grać co innego, a tutaj z tego co wiem, że naprawdę trzeba dość dużo pograć, żeby czuć te sterowanie, to wszystko. Także zostawiam na później. Bioshock 2 w tej chwili jeszcze w folii. Miałem pożyczoną od Hypnoxa, hypnoxową wersję, że tak powiem, załatwiłem sobie swoją, bo mam zamiar nadrobić zaległości z serią Bioshock, jeszcze muszę jedynkę sobie załatwić. Tytuł rewelacyjny, fajnie zrobiony, fajna historia, fajnie to wszystko trzyma w napięciu, bardzo mi się podoba. W tej chwili, tak jak mówię, jest folia, ale będę rozpakowywał, jak będę miał czas, będę męczył ten tytuł. Borderlands, tytuł, który też nie muszę nikomu przedstawiać, bardzo mi się podoba, coś takiego falloutowego, tylko mniej RPGowego, czyli mamy FPS, gdzie levelujemy, gdzie rozwijamy swoją postać, wszystko zrobione w cel shadingu. Mało gier jest ogólnie w cel shadingu robione, kiedyś był taki boom, w tej chwili to jakby ucichło, jest tylko kilka gierek robionych. Mnie się gra bardzo podoba, gra też na dłużej. Także na pewno na moją półkę trafi. Fallout 3. Tutaj ciekawostka, tak jak mówiłem, wersja polska nie zawiera trofeów, wersja angielska zawiera trofea. Ja sobie załatwiłem w końcu na Playa 3, tylko powiem szczerze, pograłem i nie wiem, czy będę grał jednak na Playu 3, dlatego że jednak bardziej by mi się przydała wersja polska. Z racji tego, że nie wszystko rozumiem, nie jestem tak dobry w angielskim, coś tam z angielskiego oczywiście potrafię, ale wolałbym skupiać się bardziej na grze niż na tłumaczeniu. Brutal Legend, gra, która kiedyś była czarnym koniem, która nie była gdzieś tam mocno zapowiadana, a naprawdę bardzo dobra gra. Pamiętam, jak ją wydali, wszyscy byli w szoku, że zrobili tak fajny tytuł. Tutaj Joe Black gra główną rolę, można powiedzieć, w tej grze. Gra jest naszpikowana humorem. Gra rozwija się fajnie, ona jest ogromna, duża, też dużo rzeczy możemy robić z tym, że jak załatwicie sobie skądś tą grę albo pożyczycie na jeden dzień czy tam coś, nie zrażajcie się z tym, że na początku wygląda jak slasher, bo tam się to później rozwija. Tam jest dużo rzeczy, które możemy robić, naprawdę bardzo fajny tytuł. Apex, no tu trzymam dla syna, w przyszłości powiem szczerze, gra dość technicznie fajnie zrobiona, z tym, że nie zawsze wszystko prawidłowo na ten ruch reaguje, bo tutaj praktycznie korzystamy z możliwości PlayStation Eye. Nie wszystko idealnie pasuje, powiem szczerze, dorosły gracz czasami ma problemy, żeby to wszystko zaprądziło, co dopiero dziecko, no ale zobaczymy, niech sobie leży u mnie. Burnout Paradise Ultimate Box, też bardzo dobry tytuł, przesiąknięty arcade. Też cały czas go trzymam na półce, że tak powiem, na później. Ja mam go w polskiej wersji językowej. Bardzo mi się ten tytuł podoba, niestety nie mam zbytnio czasu w tej chwili, żeby w niego grać, ale na pewno jak nie będę miał w co grać, to do niego wrócę. No i to, co przechodzę w tej chwili, czyli Homefront. Tytuł, no można różnie do tego podchodzić, tam jest bardzo fajny multi w Homefroncie, mi się bardzo podoba, z tym, że zaznaczam, że jeżeli macie grę używaną, musicie kupić online pass. Jeżeli chodzi o singla, już jest gorzej, tam jest, jeżeli ludzie narzekali na Call of Duty, jeżeli dotyczy tutaj to wszystko skryptów, to tutaj jest naprawdę masa skryptów, naprawdę wszystko jest oskryptowane, idziemy po nitce jak diabli. Poza tym jest dość brzydka, te obiekty są brzydkie, antyaliasing strasznie skiepścili. Fabuła też jest taka naiwna,
Mnie tam ogólnie ta fabuła wkurza, ale to będziecie widzieć w recenzji, bo praktycznie już ponad połowę tego tytułu mam za sobą. Także tak to wygląda. Trzymajcie się, na razie, hej.